Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Paweł, Crypto Investment Reviews. Nagrywam po dłuższej nieobecności, a w tym czasie miałem jakieś tutaj różne osobiste perypetie, o których może kiedyś opowiem. To nie jest tak też, że nic się u mnie nie działo, śledziłem cały czas rynek, coś tam sobie dłubałem. No i postanowiłem po też wielu namowach od Was, dziękuję Wam tutaj za to, że cały czas jesteście, utrzymujemy kontakt i zachęcacie mnie do tego, żeby wrócić nagrywania. Więc zacząłem robić swoją stronę. Kanał tutaj troszkę ulegnie z pewnym przemianom. Będzie nowa nazwa kanału. Będzie strona, gdzie będę jakby to, co będzie na filmach, również będzie gdzieś tam w postaci artykułów się pojawiało na stronie, także każdy będzie mógł sobie gdzieś tam bardzo łatwo znaleźć różne informacje. No i będę chciał robić recenzje różnych giełd, takich dużo materiałów edukacyjnych, które gdzieś tam pomogą osobom zaczynającym, bo będę oczywiście starał się pozyskać jakichś nowych subskrybentów. No i do tego będą przeróżne sposoby na zarabianie w internecie. Będę analizował te teoretycznie mało ryzykowne i również te bardzo ryzykowne. Także będzie dużo różnych materiałów, tak jak zawsze na tym kanale były. Tutaj dużo mi podsyłacie różnych propozycji, ja bardzo wiele z nich przeanalizowałem. Oczywiście zawsze tutaj sam badam temat i wybieram to, co uważam, że ma szansę gdzieś tam generować mi jakiś dochód pasywny. I takich teraz parę też propozycji, różnych propozycji moich, które ja wybrałem, pokażę. I oczywiście zawsze powtarzam, no ja nie jestem doradcą finansowym, także to są jakby, ja pokazuję to, co ja robię, natomiast ty zawsze musisz sobie sam zbadać temat i zdecydować, czy w ogóle warto, czy warto kupić jakąś kryptowalutę, czy warto gdzieś zainwestować w jakieś ICO, czy nie wiem, jakieś boty do arbitrażu, jakieś firmy, gdzie są jakieś abonamenty, jakieś usługi, lub też firmy, gdzie można generować jakiś pasywny dochód i to też, nie wiem, klikanie jakieś reklamy, to też podrecenzuję. Będę pokazywał tematy, w których na przykład nie jestem, ale też się wypowiem. Chciałbym, żeby na tym kanale były po prostu taki pełny obraz tego, co można robić w internecie. No i oczywiście tutaj trzon to będą kryptowaluty i powrócą też serię Crypto News. Będę starał się tutaj trochę może tam jakieś elementy analizy technicznej pokazać. Też bardzo popularne ostatnio granie na spadki i na przykład na giełdzie BitMEX. Takie różne rzeczy będą się teraz pojawiały. To, co po prostu robię, to, co się uczę i będę Wam to pokazywał. Mam nadzieję, że gdzieś tam ktoś może znajdzie coś dla siebie wartościowego. Niektórym mogą się nie podobać, niektóre rzeczy, które robię, to jest naturalne. Ja oczywiście też nigdy nie mówię, że tutaj, nie wiem, jest na przykład jakaś kopalnia, gdzie możemy bezpiecznie sobie coś wydobywać i mamy super pomysł na biznes, tylko przedstawiam to, myślę, że obiektywnie i szczerze. Są pewne rzeczy do sprostowania, jeśli chodzi na przykład tutaj o Mining Express. O tym też będzie film. Będzie film o Rockwall, gdzie jest teraz event, na który będę jechał, także będzie można się ze mną spotkać. Też tutaj mam pewne plany co do tej firmy, bo bardzo mi się podoba rozwój i jestem tam od samego początku i no uważam, że chłopaki tutaj się wywiązują i póki co jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy, co będzie dalej oczywiście, bo teraz tam już jest ponad 2 miliony jakby zainwestowane w różne pakiety, także już jest teraz firma na innym miejscu niż była, tam gdzieś chyba się przeniesie na Cypr, z tego co wiem. Będzie można ich tam też spotkać, sobie porozmawiać, także jadę zobaczyć, też myślę, że tam będą jakieś materiały nagrane. I tak to teraz będzie wyglądało, za niedługo zmieni się właśnie nazwa, tutaj grafiki, logo, to wszystko też będzie tam okraszone jakimś materiałem filmowym. To są takie rzeczy, które tutaj robię, jak tylko będę gotowy, to Wam je pokażę. No i liczę na jakiś odzew od Was, opinie, jak zwykle zawsze wszystko biorę pod uwagę. Staram się też Wam odpowiadać, wypiszecie do mnie z różnymi propozycjami, różnymi pomysłami. Też jestem w kontakcie, także kontakt zawsze do mnie jest gdzieś tam pod filmem w opisie. Dzięki Wam za to, że za tym, którzy wytrzymali, którzy będą oglądali filmy, którzy oglądają jeszcze jakieś stare. I mam nadzieję, że teraz może znowu wskoczymy na taki tor, gdzie nawet może codziennie będą filmy.
Także dzięki Wam jeszcze raz i do zobaczenia. Oczywiście też będzie rozwiązanie konkursu. To w następnym, gdzieś w jednym z następnych filmów będzie rozwiązanie konkursu, który był tam na stare filmy, gdzie można wygrać jakąś tam kwotę w Litecoinie. Także też to rozwiązanie, myślę, że do jutra będzie taki filmik z tym rozwiązaniem konkursu i będą nowe konkursy, będą do wygrania koszulki z nowym logiem. To wszystko jest w trakcie przygotowywania. Także jeszcze chwilka i będą różne niespodzianki na kanale. Dzięki i zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów.